Co z cmentarzami 1 listopada? Na razie rekomendacja co z cmentarzami 1 listopada? Polacy są mądrzy i posłuchają. Na pewno będziemy analizować sytuację, ale myślę, że do takiej, w której będziemy zamykać cmentarze 1 listopada, raczej nie dojdzie, powiedział w poniedziałek 12 października wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk również przekazał, że na ten moment nie ma planów zamknięcia cmentarzy we Wszystkich Świętych. Waldemar Kraska zaapelował w Polsat News, żeby Polacy nie odwiedzali tłumnie cmentarzy 1 listopada, tylko, jak mówił, żebyśmy rozłożyli to na tydzień wcześniej lub później. Myślę, że Polacy są na tyle mądrym narodem, że usłuchają tych wskazań, żeby nie odwiedzać gremialnie cmentarzy, powiedział. Wiceminister, dopytywany, czy istnieje możliwość, że cmentarze zostaną zamknięte na Wszystkich Świętych, odparł, że rząd na pewno będzie analizować sytuację, ale myśli, że do takiej sytuacji raczej nie dojdzie. Szef KPRM, na ten moment nie ma planów zamknięcia cmentarzy. W podobnym tonie wypowiedział się w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk. Pytany o zamknięcie cmentarzy 1 listopada, zapewniał, że rząd stale monitoruje sytuację. W tej chwili nie ma takich planów, ale apelujemy o to, żeby wizyty na cmentarzach, które będą w okolicach 1 listopada, rozłożyć w czasie, żebyśmy nie mieli do czynienia z sytuacjami, w których jednego dnia bardzo dużo osób trafia na cmentarze, żeby odwiedzać groby swoich bliskich, mówił szef KPRM. Na razie jest taka rekomendacja, żeby rozłożyć w czasie te wizyty, ale planów zamknięcia cmentarzy na ten moment nie ma, ale podkreślam, każdego dnia analizujemy sytuację, zaznaczył. Nakaz noszenia maseczek obecnie na cmentarzach, niezależnie od obostrzeń dotyczących poszczególnych stref, obowiązuje nakaz noszenia maseczki, podobnie jak w innych miejscach przestrzeni publicznej, w tym na ulicach. Minister zdrowia Adam Niedzielski w ubiegłym tygodniu zapowiedział, że w kontekście 1 listopada rozmawiał z komendantem głównym policji na temat kar za nieprzestrzeganie tego nakazu. Osoby, które nie mają założonych maseczek w przestrzeni publicznej, mogą otrzymać mandat w wysokości 500 zł.